Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Audi A3. Pierwsza generacja Audi A3 została pokazana w 1996 roku i był to swego rodzaju powrót Audi do segmentu małych aut po 19 latach. Nie wiem, czy ktoś z Was jeszcze pamięta, ale w latach 74-78 był model Audi 50, który właśnie było małym, trzydrzwiowym hatchbackiem. Był to tak naprawdę bliźniak modelu Volkswagen Polo. Audi A3, jak wchodziło na rynek w 1996 roku, to też było tylko trzydrzwiowe i też było bliźniakiem modelu z Volkswagena, z tym, że już nie Polo, a Golfa. Swoją drogą, Golfa pokazano rok później i występował on w pięciodrzwiowym nadwoziu tylko po to, żeby Audi wydawało się bardziej sportowe. Wszak im mniej drzwi, tym bardziej sportowy wóz. Później oczywiście dołączyły również wersje pięciodrzwiowe, a także i kabriolety, jak i limuzyna, czyli sedan. No i teraz płynnie przechodzimy do testowanej A3, która jest już czwartą generacją, zaprezentowaną w 2020 roku. Ta generacja ma kodowe oznaczenie 8Y i jest pierwszą generacją, w której już nie ma nadwozia trzydrzwiowego, czyli tego, które jako pierwsze debiutowało w 1996 roku. W tej generacji nie ma też już cabrio, które w sumie zawsze było mało popularne. Teraz mamy tylko limuzynę albo wersję sportback, czyli hatchbacka. Ja, jak widzicie, wziąłem do testów sedana, który moim zdaniem wygląda ładniej niż sportback. Taka mała, zgrabna limuzyna. Testowana A3 to wersja z 2024 roku, czyli odmiana po odświeżeniu, które właśnie w tym roku było. Odświeżeniu, którego główne zmiany są z przodu, gdzie teraz na ekranie widzicie wersję po prawej po odświeżeniu, a po lewej przed. Nowy zderzak, nowy grill i przednie reflektory o takim samym kształcie, ale teraz w opcji mają cztery różne sygnatury świetlne, czyli różne wzory świateł do jazdy dziennej. Z tyłu jest jeden wzór. I te opcjonalne, matrycowe światła LED, które posiadałem w moim egzemplarzu, świecą naprawdę w nocy świetnie. Poza tym, wersja po lifcie ma jeszcze większe atrapy na dole zderzaka. Zresztą, z tyłu atrapy też są. Po lifcie nowe oznaczenie dostało też S-Line, które ma teraz ten taki czerwony trapez na klapie. Moim zdaniem, no tak średnio to wygląda, chociaż nie jest tak źle jak na przykład na testowanym Q7, bo tam był ten czerwony znaczek i napis Q7 i można było pomyśleć, że jest to SQ7. Tutaj raczej nikt nie pomyśli, że jest to SA3, bo takiego modelu nie ma, jest tylko samo S3. Miło za to, że w zwykłej wersji wydechy są schowane, a producent przynajmniej tutaj już nie kombinował z jakimiś atrapami. Testowany egzemplarz miał też białe emblematy Audi, które dość ciekawie się komponują z niebieskim lakierem Navara. W ogóle uważam, że A3 w sedanie to bardzo ładny samochód ze świetnymi proporcjami. Oczywiście wyglądałby lepiej, jakby miał większe koło i niższe zawieszenie, ale wtedy jeszcze bardziej ucierpiałby komfort. Jest naprawdę ładnie. Wymiary A3 w sedanie to 4,49 m długości, 1,81 m szerokości oraz 1,42 m wysokości. Rozstaw osi to 2,63 m. W takim razie pora na bagażnik. I co ciekawe, limuzyna ma większy bagażnik niż hatchback. W hatchbacku mamy 380 litrów pojemności, a limuzyna ma 425 litrów pojemności. W bagażniku jest drugie dno, gdzie pod spodem mamy koło zapasowe, klucze, apteczkę i jakieś drobiazgi. Z boku mamy też dodatkową małą przegródkę, są umocowania do pasów przewozowych, jest gniazdo pod zapalniczkę, czy jest rozkładany podwójny haczyk na zakupy. No i jest też goła blacha od dołu, aczkolwiek tutaj wyższe klasy pokroju A4 czy A6 też nie mają bagażnika obitego. Konkurencja niestety też tak ma. Kufer można powiększyć, to robimy z poziomu kabiny i niestety po złożeniu oparcia jest duży uskok i nie ma płaskiej podłogi. Wskakujemy więc na tył. No cóż. A3 to w miarę małe auto i to czuć w kabinie. O ile na nogi mam trochę miejsca, tak na głowę już się nie mieszczę, a mam 186 cm wzrostu. Do dyspozycji mamy rozkładany podłokietnik z miejscami napoje, są oddzielne nawiewy, dwa złącza USB typu C czy gazetowniki. W wersji S-Line dostajemy też czarną podsufitkę, a przed sobą widzimy sportowe fotele. I te fotele, nie dość, że wyglądają dobrze, to mają jeszcze niezłe trzymanie boczne i są naprawdę wygodne. Fotel jest elektryczny i podgrzewany, czego oczywiście w podstawie nie ma. W podstawie fotel jest manualny. Kierownica zawsze jest manualna i to, co mi nieco przeszkadzało w A3, to to, że siedzimy nieco za wysoko. Ja preferuję nieco niższą pozycję za kierownicą. To pora na deskę rozdzielczą. Na deskę, która praktycznie nie zmieniła się względem przedliftowej wersji, czyli jest nowoczesna, ale naprawdę ergonomiczna. Mamy na przykład ekran na środku, ale jest ładnie wkomponowany w deskę i nie wystaje ponad nią. A pod tym ekranem są oddzielne, fizyczne przyciski od klimatyzacji.
Są też cyfrowe zegary, ale na kierownicy do ich obsługi są fizyczne przyciski. Naprawdę, projekt pod względem wygody obsługi jest bardzo dobry, a wizualnie to kwestia gustu. Kierownica w odmianie S-Line jest moim zdaniem świetna, ale znowu te nawiewy nad nią no nieco kontrowersyjne. Tak samo jak i te fikuśne klamki są kontrowersyjne, ale na szczęście nie są niewygodne. Podoba mi się za to, że cyfrowe zegary mają kilka motywów, ale w tym jeden, klasyczny, tak powinno być zawsze. Poza tym oczywiście mamy też rozbudowany komputer pokładowy, czy możemy tutaj odpalić nawigację prawie na cały ekran. I co ciekawe, oba ekrany, czyli zarówno ten od zegarów cyfrowych, jak i ten główny, są w podstawie. Co prawda, zegary cyfrowe są delikatnie mniejsze, ale są. No właśnie, i ten główny ekran może i jest ładnie wkomponowany, ale niestety system już tak ładnie nie działa. Po pierwsze, co jakiś czas jakieś dane nachodzą na siebie i nie wiadomo, co tam trzeba kliknąć. Po drugie, po odpaleniu samochodu przez pierwszą minutę system bardzo wolno działa, do tego stopnia, że klikając zmianę trybu jazdy, nic się na ekranie nie dzieje. No i sam system, nawet jak się rozgrzeje, to i tak działa z lekkim opóźnieniem. Tu przydałaby się poprawa, jakaś aktualizacja albo w ogóle nowy soft. Nieco mało wygodne jest też pokrętło dotykowe od głośności czy audio, ale na szczęście na kierownicy mamy już zwykłe pokrętła i zwykłe przyciski. W takim razie pora na materiały i spasowanie. No cóż, spasowanie jest naprawdę świetne, żeby nie powiedzieć rewelacyjne, inni powinni się od A3 uczyć. Szkoda tylko, że materiały nie wydają się premium. To jest poziom Hyundai Kia, a nie Audi, a przecież Audi to premium. No i szkoda, że jest to piano black, które łatwo się rysuje i kurzy, a w słońcu mocno odbija światło i razi. To sprawdźmy te premium schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską w nowej A3 mamy całkiem spory wybór. Do wyboru są trzy silniki benzynowe oraz jeden diesla, z tym, że w kilku wariantach mocowych. W podstawie mamy benzynowy silnik 1.5, 4 cylindry, turbo o mocy 116 lub 150 koni. Dalej mamy diesla 2.0 turbo, również o mocy 116 lub 150 koni i też ma 4 cylindry. A na szczycie są modele sportowe, czyli S3 z silnikiem 2.0 turbo, 4 cylindry, 333 konie oraz RS3 z silnikiem 2,5 litra, 5 cylindrów turbo o mocy 400 koni. Czyli wybór, jak widzicie, jest. Ja do testów wybrałem mocniejszego diesla, czyli 2.0 TDI, 150 koni, który występuje tylko z napędem naprzód oraz automatem. Poza mocniejszym dieslem, to pozostałe silniki w zwykłej A3 mają 6-obiegową skrzynię manualną lub automat. Wszystkie A3 mają też napęd naprzód, a dopiero odmiany sportowe, czyli SK oraz RS3, mają napęd na wszystkie koła. Dobra, to posłuchajmy, jak ładnie klekocze testowany diesel. Tak jak powiedziałem, klasyczny klekot, który w kabinie naprawdę jest mało słyszalny. Oczywiście na zimnym da się odgadnąć, że to diesel, ale jak się rozgrzeje, no to jest naprawdę cicho. No i mamy naprawdę wystarczającą ilość momentu, żeby naprawdę sprawnie przyspieszać. Auto ma 150 koni oraz 360 Nm dostępnych od 1600 obrotów, czyli już od dołu. I faktycznie, wcale nie trzeba mocno wciskać gazu, żeby redukowała skrzynia biegów, żeby przyspieszać. Zwłaszcza, że ta dwusprzęgowa skrzynia biegów naprawdę ma laga. Niestety, lag, czyli opóźnienie na skrzyni, jest wyczuwalne. Czasem to jest niemal 2 sekundy. To jest słabe. Auto katalogowo powinno robić setkę w 8,1 sekundy, co ja oczywiście zweryfikowałem.
Wynik to 7,9 sekundy i jak widzicie jest nawet procedura startu. Zrobiłem też test w najsłabszym trybie Efficiency oraz z włączoną trakcją i oto rezultaty. ...8,4 sekundy, czyli również bardzo ładnie. Ale i tak, najładniejsze jest zużycie paliwa. Poważnie, A3 w dieslu to jeden z najoszczędniejszych, jak nie najoszczędniejszy pojazd, który do tej pory testowałem. Samochód przy 140 km na godzinę zużywa równe 5 litrów i to jadąc z całą rodziną na pokładzie, czyli dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci oraz trochę bagaży. Żeby nie było, sprawdziłem to w dwie strony na odcinku ponad 100 km, więc nie ma mowy o przekłamaniu. Przy 120 zużywa to 4 litry, a przy 90 da się zejść do niskich 3 litrów. W mieście miałem po 6-7 litrów przy zwykłej jeździe, a jak się postarałem, to schodziłem poniżej tych wyników. Naprawdę, piękna sprawa. Bak paliwa ma 50 litrów, a to oznacza, że da się zrobić niemal 1000 km na pełnym baku. I faktycznie, ja zrobiłem 960 km na baku, więc to spalenie z komputera pokrywa się z tym realnym. Chociaż wolałbym, żeby wskazanie paliwa nie było aż tak ukryte w ustawieniach, tylko od razu widoczne na zegarach. Na zegarach widzimy, ale tylko zasięg. Poziomu paliwa nie ma, trzeba do niego się doklikać. Ja wiem, że z tak niskim zużyciem paliwa rzadko się tam zagląda, no ale jednak czasem się zerka. Audi A3 prowadzi się też naprawdę dobrze, chociaż tak bez rewelacji. Na mój gust jest nieco za sztywne, jak na zwykły model z dieslem, chociaż to po części wina opcjonalnego sportowego zawieszenia, które tutaj miałem. Koło z większym profilem pewnie też by pomogło, ale wtedy auto pewnie wyglądałoby nieco gorzej. Czyli A3 jest sztywna i pewnie prowadzi się w zakrętach. Muszę niestety nieco ponarzekać na wyciszenie, które nie jest rewelacyjne. Tutaj ponownie, od premium oczekiwałbym więcej. A to premium widać dobrze w cenniku. Podstawowa A3 z silnikiem 1.5 116 koni i ze skrzynią manualną kosztuje 126 tysięcy zł. Większa moc 150 koni to wydatek 135 tysięcy zł. A słabszy diesel 116 koni kosztuje 142 tysiące złotych. Mocniejszy diesel, czyli taki jak ja testuję, 35 TDI, kosztuje minimum 160 tysięcy złotych, z tym, że jest on od razu z automatem. No i jest to cena w podstawie, bowiem mój egzemplarz z pakietem S-Line dodatkami kosztował 234 tysiące złotych. Chociaż z drugiej strony Golf z tym samym silnikiem, czyli 2.0 TDI, 150 koni i automatem startuje od 155 tysięcy złotych, czyli tylko 5 tysięcy złotych mniej niż Audi. Aha, i tak, nowe oznaczenia w Audi, no są dość dziwne. A nowe Audi A3 limuzyna to dobre auto, które bardzo dobrze wygląda, nieźle jeździ i silnikiem diesla jest mistrzem oszczędzania, zwłaszcza w trasie. Do tego mamy zwykłe, łatwe w obsłudze wnętrze i niezłe spasowanie. Do pełni szczęścia zabrakło mi lepszych materiałów, nieco lepszego wyciszenia i nieco niższej ceny. Ale i tak uważam, że A3 to bardzo dobra propozycja. Cześć!